Witajcie, witajcie. Kochani, lubię przyjaciele, zapraszam serdecznie Was na mój kanał Mukbang Maria Usi. Zachęcam do subskrybowania jego i nie tylko jego, a i Kuchnia na Wesoło Babusi Marusi i następny kanał Porady Psychologiczne Marysi. Kochani moi, patrzę tak przez okno, tak u nas jakoś jakby burzowo było, zachmurzono, może będzie do końca dnia padał deszcz. Ogóreczki moje, kochani moje, odżyli po пересадці. Szczepki pelargonii i aloesu też. Kochani moje, dzisiaj będzie u mnie na obiadek, ja już pokazywała w kuchni na wesoło, prezentowała swój obiadek, mielony kotlet, pomidorki koktajlowe, sól, pieprz, suroweczka, szczotku, szczepiorku, buraczka, na maselku posmażony wczorajszy makaronik. Kochani moi, do popicia jest z jabłek, pysznych jabłek polskich, kompot. No i jeszcze kapucinko z magnezem nie dopiła. A tam jeszcze dalej pod parlem ten kubek z herbatką ziołową, jaką wysłała mi córeczka, bardzo smaczna. Witam swoją córeczkę, Lizuniu. Mocno obejmuję i całuję swoją wnusiu i Sięcia, i swego syna Iwana, moją mamusię Sofijku. Szle im powitania swoje z Polski. Kochani moi, zapraszam, kto teraz ze mną będzie jadł posiłek swój, to życzę Wam smacznego i sobie również. Kochani moi, co ja bym chciała powiedzieć? U mnie to, kochani moi, tak, dług nadal został. Kto jego by miał zakryć, kochani moi? Pieniądze dopiero będę dostawała 13 czerwca. Nie szybciej. Kiedyś miała 9, to by było dobrze. Smacznie. Dobrze. Ja tak lubię. To czarnulka. Czarnulka wróciła znowu z kolejnego spacerku. Już jakiś raz wraca do domu. No myślę, że przyjadę, oddam to zadłużenie. Nie mam na drogę na wyjazd do Ukrainy. Już Helenka pytała mnie, czy ja powolutku szykuję się do wyjazdu. Ta ja już, kochani moje, dawno złożyła walizeczkę, już stoję, czeka. Chciała pomyśleć, czym będę jechała. Autokarem czy busem. Bartuś mówi, że za Latwią mi busa. Tam wyszukuję w internecie, będzie dzwonił, może coś się załatwię. Ze Stargardu tutaj oni wyjeżdżają. Towarowa 9, nie wiem, gdzie ta ulica. Słyszałam taką ulicę, ale tam nigdy nie byłam. Jak przyjedzie Bartek, to pójdziemy z Kubą i z nim na spacery tam. Będziemy szukali tą ulicę. Co? Się to bardzo, jak dodaję ziemniaczka, bardzo soczysty, mięciutki. Troszkę chlebka dodała, to ja Ci Wam pokazywała. No, z jabłkiem, kochani moi, też smaczne i też soczyste, ale mnie bardziej przekonuje jednak ziemniakiem. Wtedy mi coś nie za bardzo mnie aż tak posmakowała, choć nie smaczy. Po prostu u mnie za mało było na pewno milionego. A całe jabłko takie dalej, może dlatego. Za mocno soczyste było. Kochani moi, dzisiaj ojciec. Widzicie, jak to może być. Że rodzony syn może stracić zaufanie w swoich rodziców. I mi wytłumaczył Bartek, dlaczego stracił zaufanie w swoich rodziców. Bo pożyczał na wieczne oddawanie pieniędzy z Agatą, a później Agata się wygadywała, że oni nie potrzebowali tych pieniędzy, że dużo pieniędzy ojca jest, no to oni sobie brali po prostu dla zabawy. Do baru, na piwko, na jedzenie smaczne.
pogulać sobie, zabawić się. Teraz ojciec nie wierzy, kiedy on powiedział, że ja potrzebuję pieniądze, a 1000 zł na drogę tam i z powrotem, 500 zł na dwóch w tą stronę i z powrotem 500. On nie uwierzył w mnie. On powiedział, że jak ona do mnie zadzwoni, no to porozmawiamy z nią. Wtedy ja jej dam. No i dzwonił do mnie baczyć, bo wie, że u mnie na koncie nic nie ma. Ja kochani moje rozmawiała z ojcem. Pytał, kiedy ja odjadę. Nie mogłam točno datu nazwać i miesiąc. Powiedziałam, że jeszcze mam zadłużenie, wynikło mi. 800 zł wolałabym szybciej to zapłacić, później panu zapłacę. Oddam. Jeszcze mi do kuweczku napiszę taką podziękuję, jak szadacie pieniądze. No kochani moi, dzisiaj mamusia jego pojechała za prezentem na imieniny dla Kuby, bo dzisiaj dzień dziecka i imieniny w Kubusie jego syna, Bartka. Kubuś powiedział, że tata, mi żadnych prezentów od ciebie nie ma, nie trzeba, nie potrzebuje. Ale największy prezent ty już mi dał, że ja był w cioci i ty mnie znowu kolejny raz zabierasz do cioci. Bardzo się cieszę na ten wyjazd, kochani moi. No co jeszcze wam powiedzieć? Kotleteku po surwetce chcę pić. Smaczny kompotek, bardzo smaczny. Gotujcie swoje kompoty, kochani moi. To lepsze jak te napoje z chemiami i soki. Niby 100%, ale wiadomo, szczególnie. Kochani moi, ja chciałam dzisiaj temat ogarnąć właśnie z tymi promocjami, z tymi cenami, z tymi obniżkami, ale Tomek napisał mi, kochani moi, choć ja już ten temat na transmisji troszeczkę dotykałam się tego tematu, ale on bardzo miły i przyjemny. Jak my wspominamy swoje dzieciństwo, napisał mi, że możemy takiego live'a przeprowadzić. Nie wiem, Tomek, czy ty już zasubskrybował moje 3 kanale? Jeśli nie, to bardzo proszę subskrybować. Oczywiście swoich znajomych prosić, niech subskrybują krewnych, kogo masz, wszystkich zalączyć do tych subskrypcji moich. Dlatego, kochani moi, że znowu kolejna fala, tak można powiedzieć, znowu zawiesili się wszystkie 3 kanale i jakoś, nawet jak ktoś da jakąś subskrypcję, to kolejny ktoś zabierze i znowu w dół spadają ci subskrypcje. Nie rosną do góry, bardzo powolutku, ta jeszcze i nie rosną. Zawsze ktoś zabiera. A tobie nisko klaniam się, Tomuś, serdecznie dziękuję, że ty napisał taki piękny komentarz, podał mi temat. Oczywiście dzisiaj ja powiem waszemu moderatorowi, on napisze tytuł, jakoś tam ujmę. Ja napiszę, powiem mu, o co mi chodzi. Oj, kochani moi. No takie to życie. Skoro już wyjeżdżam, gdzieś 9 myślę czerwca wyjadę z Wiktorusem. Mam nadzieję, że ojciec da te pieniążki, znaczy da, pożyczy. Bo kochani moi, nawet jakby on nie chciał od nas tych pieniędzy, to ja tak bym chciała wyglądać w jego oczach no, dobrze, że chcę wypaść. Chcę, żeby on ufał mi, że kolejny raz, jeśli by kiedyś jeszcze się przydarzyło mi coś takiego, żeby on chętnie pożyczał, bo wiedział, że ja oddam. A jeśli oni nie zechcą brać, to jedna sprawa. Jeśli wezmą i tam nam na wycieczkę, czy na coś odłożą, druga sprawa. Oczywiście błogosławienie rodzice dali dla nas. I ojciec mówi, ja już weselę bardzo drogie wyprawię. Ja mówię, mi nie zależy na weselu. Ja już trzeci raz będę wychodzić za mąż. Po co mi? Welon nie założę już, suknię białej, bo już to wszystko przeżyła pierwszy raz. Jak młoda dziewczyna, tak jak to potrzebne, i ślub był kościelny, i cywilny, i goście bawili się. Jeden dzień, 150 osób u mnie w restauracji na weselu moim tańczyło, weselilo się, kochani moi, świętowali razem ze mną moją radość, przeżywali.
Другий раз, кохані мої, теж було таке камеральне. Тільки моя родинка найближча, і ми робили її ж вдомку, не було так. Перший, другий день, є ще та поправка, не, неділю, і теж була така музика електронічна. А з батьком, кохані мої, може до родичів поїдемо і там відмітимо з тортом, з якимось добрим напоєм, що вони люблять, ми там каву сьогодні зробимо.